Witajcie moi drodzy, witam was na środowym goleniu. Dzisiaj jakże wyjątkowym pozostajemy nadal w klimatach włoskiej mydlarni zwanej Cheon Fung Sing, prosto z Turynu, turyńskiej mydlarni, która ostatnio mnie jak najbardziej zachwyca swoimi produktami. I dzisiaj mam dla was produkt, który już został dawno wydany, lecz produkt również warty uwagi. Może kiedyś będzie wznowiona jego produkcja. Ja osobiście nie znajduję nigdzie go w internecie, a naprawdę jest nietuzinkowy. Także dopijam yerbę. Słuchajcie, dzisiaj pozostajemy dalej w klimatach pana Cheona Fung Sing, czyli TFS. Zobaczcie, dzisiaj ode mnie taka propozycja dla was stupefacente. Jak widzicie, na pierwszym planie wysuwa się rastafariańska aureola, że tak powiem, i mamy w jej centralnej części kwiat konopi, kwiat ganji, jakby go nie nazwać. Tak prezentuje się to mydełko. Dosyć duży tygiel, który zawiera 150 ml mydło kremu, czyli tak zwanego crope. Widzicie, jest to z Turynu. I co wyróżnia to mydełko? Jest to mydełko, które zostało stworzone już kilka ładnych lat temu. Miało swoją premierę. I to też chodziło tutaj o to, że zostało ono wydane na fali popularności, na fali takiej, powiedzmy, po prostu sami rozumiecie, gdy dzisiaj wejdzie się do Rossmana czy do jakiegoś innego sklepu, mamy mnóstwo produktów z dodatkiem właśnie konopi siewnych lub konopi indyjskich, jak zwał, tak zwał. Ja się na tym kompletnie, że tak powiem, nie zagłębiałem, a tutaj pan Cheon Fung Sing zrobił mydełko, właśnie jedno z pierwszych, które przyszło mi pokazywać wam i też dla siebie testować wcześniej, właśnie z olejkiem z konopi indyjskich. Myślę, że sama nazwa stupefacente, czyli amazing po angielsku, po polsku niesamowite. Niesamowite wydaje mi się to, że pan Cheon, chcąc zaprojektować to mydło, poddać je procesowi, obawiał się tego, co uzyska w efekcie końcowym, a efekt końcowy i połączenie właśnie tutaj oleju kokosowego, bo mamy dwa olejki w składzie, z olej kokosowy i olejek właśnie z konopi indyjskich, i to połączenie okazało się tak świetne, że postanowił wypuścić na rynek taki oto nietuzinkowy, wyszukany produkt. I jak to TFS jak zwykle zrobili, to przefajnie, z klimatem, bo zapach tutaj jest po prostu niesamowity. Słuchajcie, jest to, zobaczcie, taki głęboki tygiel z takim wysokim rantem, chyba który aż się prosi, żeby tutaj wyrabiać pędzlem w środku. Zobaczcie, sam zapach tego mydła to już przenosi nas w takie klimaty właśnie trawiasto-gandziowe, bym powiedział, trawiasto-lekko cytrusowe właśnie, z połączeniem jakiegoś takiego zapachu, którego nie odnajduję tutaj. Ja w pierwszej nucie odnajduję tutaj cytrynę, troszkę lawendy i troszkę takiej świeżości, jakby połączenie jakiegoś eukaliptusa, coś takiego. Jest ten zapach naprawdę jeden z niewielu, jakie miałem okazję właśnie z dodatkiem takiego olejku testować. A sam używam takich produktów, że tak powiem, z dodatkiem konopi indyjskich. Kiedyś używałem, pamiętam, z Bielendy olejku do twarzy, właśnie z dodatkiem konopi do mycia twarzy. Używałem też kremu z ich serii. Okazały się średniej jakości, ale w mojej ocenie z tej serii, powiedzmy, z takich w tym świecie z konopiami, bardzo przypadła mi do gustu Alpa, którą gdzieś tutaj mam. Poczekajcie. Alpa.
Alpa francuska, czyli ta tak zwany amol, ale właśnie z konopiami. Ja będąc w Pradze zakupiłem sobie tą flaszkę, malutką taką, i gdy bolą mnie mięśnie, smaruje bardzo, bardzo dobrze, robi na wszelkie bóle jakieś takie zmianowo-pogodowe lub ból głowy na przykład tutaj na karku. Nieraz jest to powoduje, że uśmierza ból. Oczywiście nie od razu, wszystko w swoim czasie. A tutaj mamy mydełko naprawdę ciekawe, naprawdę fajne. O zapachu chyba takiego nie znajdziecie nigdzie indziej tak naprawdę, bo ja się nie doszukałem nigdzie i fajnie to zrobił. Mi się to właśnie podoba, że ta mydlarnia ma takie nietuzinkowe podejście do sprawy i to mnie kręci w ich mydłach. I dodatkowo dobra jakość tych mydeł, niedroga cena, więc tutaj mamy naprawdę połączenie bardzo dobrej jakości z niewygórowaną ceną. Jest to takie, mi się wydaje, też kilka lat temu, gdy pan Cheon zaczął robić to było też jedno z pierwszych mydeł, tak mi się bynajmniej wydaje, do którego produkcji użyto dwóch olejków tak naprawdę. I bardzo mu to przypadło do gustu. Był to taki zapewne zabawa, jak to u nich. I naprawdę im to wychodzi bardzo dobrze. Dobrze, posłuchajcie, co sama mydlarnia ma nam do przekazania. Stupefacente. Prowokująca etykieta tego mydła do golenia Cheon Fung Sing Stupefacente zaprasza kuszącym zapachem unoszącym się nad letnim koncertem reggae. No i wszystko. Który został zaklęty i czeka w środku. Wykonany z oleju z nasion konopi indyjskich, zapach koncertowo zabierze Cię w prawdziwą podróż po świecie golenia z TFS. Nutami głowy jest sycylijska cytryna właśnie i ona jest bardzo, bardzo soczysta, powiedziałbym. Tutaj naprawdę to jest takie, gdy się wącha, to już ślinka sama cieknie. Geranium, czyli pelargonia, właśnie tutaj geranium jest bardzo, bardzo intensywny w tym odbiorze. Ten właśnie trawiasty klimat tego geranium sprawia, że jest ono w bardzo dużej ilości produktów do golenia występuje. I tymianek. Nutami serca są olej konopny, rozmaryn, lawenda, eukaliptus i szafran. Nuty bazy to palisander, paczula i drzewo sandałowe. Powiem szczerze, że nuty bazy nie wyczuwam kompletnie, ale ten eukaliptus połączony z tą lawendą i troszkę z tym rozmarynem takim świeżym, który powoduje taką głębię, naprawdę jest tutaj go czuć. Więc bardzo fajne połączenie, bardzo mi się to podoba. Bardzo nietuzinkowy produkt, bardzo mi przypadł do gustu, że tak użyję po raz kolejny słowa bardzo. Dobrze, czym dzisiaj będę się golił? Będę używał Yagi Sagrada Familia pędzelka z włosiem Tuxedo. Jest to włosie syntetyczne, już ląduje w kubku z wodą. Do golenia użyję w zielonym klimacie zielonej astry, prezentu od Tomka, który mi przysłał astry zielone jeszcze w starym wydaniu, jeszcze z tym naddrukiem czarnym, z czego jestem bardzo szczęśliwy i bardzo Ci dziękuję za taką możliwość. Na maszynę wybrałem jedną jedyną, jaką mogłem wybrać do takiego golenia bezstresowego, powiedzmy na lajcie, czyli z Maryśką w tle, więc wybrałem maszynę Game Changer 68P z firmy Razorock. Także tak ona się prezentuje. Przegrzmociłem, zobaczcie, przełożyłem kciukiem, wcisnąłem wszystko, czyli jedno drapnięcie łyżeczką do miski z Omega, a po goleniu użyję Irish Mousse albo Irish Mousse od Maurer & Wirtz. Też miałem kłopot z doborem tutaj właśnie tych zapachów, bo wbrew pozorom jest to bardzo fajne mydełko, które pasuje się tak naprawdę z bardzo dużą ilością produktów, bo możemy użyć do tego mydełka na przykład Celli Aloe Vera, możemy użyć Alpy 378, która również jest nietuzinkowa i bardzo ją lubię, tego Irish Mousse'a, mogliśmy użyć Denima Mask, także tutaj mamy pełne spektrum produktów, jakie możemy użyć po goleniu tak naprawdę z tym produktem. Twarz zwilżona. Pozwólcie, że wytrę rękę.
uszykuję sobie tutaj wszystko i przejdziemy do wyrabiania piany. Także pędzelek, zobaczcie, zwilżony. Kubek z wodą, oczywiście poznański, uszykowany. Jakby ktoś się dopytywał, gdzie takie kubki można kupić, tylko i wyłącznie na rynku w Poznaniu. Dobrze, wszystko uszykowane, schodzimy na dół i kręcimy pianę. Dobrze, zobaczcie, tak wygląda z bliska mydełko. Dałem na to mydło około pół łyżeczki ciepłej wody. Pędzelek zwilżony, dwa razy strzepnięty, więc nie pozostaje nic, jak tylko przejść do wyrabiania piany. I powiem Wam szczerze, że sama konsystencja tego mydła jest bardzo nietuzinkowa, ponieważ ma ono w sobie to mydło takie grudki twarde. Nie wiem o co chodzi z tymi grudkami, ale z czasem one dają się wyrobić. Jak przekładałem już do michy dzisiaj przed filmem, to właśnie sięgnąłem łyżeczką chyba głębiej i wyciągnąłem tych grudek jeszcze więcej, bo tak wcześniej goląc się tym mydełkiem były, ale było ich mniej. Dzisiaj tych grudek jest więcej, więc jest to pewnie efekt powolnego mieszania, bo tutaj Cheon Fungsing chwali się tym, że u niego proces łączenia tych wszystkich składników odbywa się bardzo pomału. Tutaj nie ma pośpiechu, jeśli chodzi o także zapach momentalnie trafia do naszych nozdrzy, do moich nozdrzy przede wszystkim, i jest on w pierwszym odczuciu, powiedzmy, lekko trawiasty, właśnie przynosząc nam myśl właśnie marihuanę i samą taką tą sycylijską cytrynę, o której Wam czytałem, i to geranium właśnie, tą pelargonię, ona bardzo mocno tutaj się uwidacznia podczas wyrabiania tej piany. Jak widzicie, jest gęsto, więc wody. Też czytając sobie i oglądając recenzje niektórych ludzi w internecie, youtuberów nawet, to mówili jedno: nie bójcie się dać wody do tych mydeł. Naprawdę Cheon robi tutaj świetną robotę i on zatroszczył się o to, byśmy mogli sobie pofolgować z wodą. Te mydła są bardzo proste w wyrabianiu. One wręcz są polecane dla wszystkich początkujących z tradycyjnym goleniem, którzy właśnie chcą wyrabiać pianę, czy to w tygielku, czy właśnie tak jak znaczy w tygielku oryginalnym, czy w tym tygielku, tak jak robię to ja. Ja nikomu nie narzucam swojego zdania, że tak powiem, jeśli chodzi o wyrabianie piany. Po prostu mam taki na to sposób i każdemu tak polecam, ale nigdy nie mówię, że jest to jedyna słuszna droga i tylko i wyłącznie tak róbcie, bo to zapewni Wam najlepszą pianę. Jeśli macie swój sposób, wiadomo, każdy ma swoje golenie, każdy ma swoje pomysły, że tak powiem, pomysły i inspiracje, którymi się kieruje przy goleniu. Ja staram się Wam przekazać to, jak ja to robię. Piana zaczyna się formować w ilościach bardzo dużych. Ja mam taki zwyczaj, że chyba zawsze biorę tego towaru za dużo
Ale co tam? Właśnie o to chodzi, by golenie sprawiało przyjemność. To nie jest laboratorium, by tutaj wymierzać nie wiadomo jakie dawki mydła. Bierzmy tyle, ile chcemy, bawmy się tym. To ma być przyjemność, a nie przykry obowiązek. Tak zawsze mówię i będę to powtarzał. Także zobaczcie, piana zaczyna się budować. A jeśli chodzi o pędzelek Sagrada Familia, to naprawdę wszystkim tym, którzy chcą zacząć przygodę z włosiem syntetycznym, to tutaj to jest pędzelek dla mnie numer jeden do wyrabiania w tygielku, idealny. Tutaj nie mam nic do dodania, jeśli chodzi o pędzel. Bardzo je lubię. Je w sensie, czyli te pędzle, które produkuje firma Yagi. Zobaczcie, piana po prostu eksploduje z czasem. Wydaje mi się, że jeszcze tutaj potrzeba nam wody i chwilę kręcenia i będziemy mieli już pianę wyrobioną tak jak należy, bo zobaczcie, zaczyna się to wszystko tutaj ładnie ciągnąć. Zapachy fajnie się rozwijają. Więc damy jeszcze wody, zobaczcie, to jest to, do czego dążę za każdym razem. I namawiam Was, byście poświęcili trochę czasu na wyrobienie tej piany. Nigdy się z tym nie śpieszyli. To nie jest wielka pardubicka, żebyśmy tutaj na wyścigi ani konkurs, kto szybciej tą pianę wyrobi. Bo wiadomo, tutaj akurat diabeł tkwi w szczegółach, tutaj za każdym razem to powtarzam. A jak to pan Adam Schulz powtarzał, że dobrze wyrobione to w połowie ogolone. Także dobrze wyrobiona piana, pamiętajcie, to zawsze będzie podstawa do dobrego golenia. Zobaczcie, jak to się ciągnie. I już, pozwólcie, że zbiorę to, co tutaj w stygla wyleciało. Nałożę już sobie to na twarz. A co? Więc jak to mówią, nic się zmarnować nie może. I już, myślę, że jest piana wyrobiona, zobaczcie, takiej konsystencji prawidłowej, tak jak ma być. Więc też nie dziwię się, dlaczego mydlarnia tak nazwała to mydełko, bo pieni się ono po prostu fantastycznie, daje bardzo fajny efekt bardzo dobrej piany. Dobrze widać, zobaczcie, to trochę co było, jaka z tego piana wychodzi, to jest po prostu poezja. Pozwólcie, że jeszcze raz zbliżę twarz. Zarost oczywiście dwudniowy, tutaj się nic nie zmienia. Także tak prezentuje się, zobaczcie, piana z tego mydła. I nie dziwię się, że nazwali je stupefacente, czyli niesamowite, amazing, ponieważ piana wbrew pozorom wychodzi z tego mydła petardowa.
Świadczy o bardzo dobrej jakości za niewielkie pieniądze. Bo to mydełko, pamiętam, nie kosztowało jakichś, nie wiadomo, jakichś horrendalnych sum. To były zwykłe, przyzwoite 30-40 zł, więc żadna cena, że tak powiem. Troszkę ochlapałem. O właśnie, to jest ta mowa o tych grudkach, które występują w tym mydle. Jest, bardzo mnie ciekawi ta sprawa, czy trafił mi się tygiel jeszcze mydła takiego, które nie zostało dobrze ukręcone, czy po prostu. Ale nie wnikam w to, bo piana jest naprawdę pierwsza klasa. Dobrze, pierwsze przejście Astra Zielona z Game Changerem 68. Słuchajcie, to co robi ta maszyna, to jestem zawsze w ogromnym, wprawia mnie w ogromny podziw. Zobaczcie, tak jak to zbiera. Tutaj tymi kanałami widać, jak piana jest zbierana, naprawdę. Astry zielone. Wiadomo, bardzo przyzwoite w swojej cenie żyletki. Jeśli macie taką możliwość, tak jak ja, widzicie, dzięki przesympatycznemu Tomkowi, który był tak dobry i wysłał mi kilka swoich paczek Astr zielonych, podzielił się ze mną. Jeszcze ze starego wypustu, bo dzisiaj, wiadomo, Astry zielone są już produkowane z nadrukiem laserowym i w mojej ocenie są troszeczkę gorsze. Na skórze zostaje bardzo fajny, taki tłusty olejowy film, więc tutaj jak zwykle coś niesamowitego. Zobaczcie, jak ta piana się prezentuje. Ona się ciągnie, lepi, tak jak ma być. Dlatego też mówię, już od pierwszego użycia mojego pierwszego mydła od Cheon Fungsing, pamiętacie takiego mydła, które nazywało się, też było zielone, verde, to mydełko, pamiętam, u mnie wywołało ogromny szok, więc czym prędzej zamówiłem sobie niebieskie od drzewa sandałowego. Obydwa były bardzo fajnymi mydełkami. Potem kolejnym, które miałem,
było barbako i w barbako byłem wręcz zakochany. Co to za produkt? Znaczy, nazywało się to Radco Zero. Pamiętacie, ostatnio pokazywałem wam także Mandarino Tachibana również z ich stajni najnowszej, ta linia Intenso. Także tych linii ich jest to, jaki oni mają wybór. Przecież wszystkie mydła Razor Oka również są to mydła robione przez Cheona. Śmiem twierdzić, co nie jestem osobiście do końca pewny, jeśli tak, to mnie poprawcie pod filmem, ale wydaje mi się, że Officina Artigiana jest również robiona właśnie w tej fabryce. I pamiętacie ostatnio arcydzieło, czyli V. Formule to 571 z Vendetą, arcydzieło. Także tutaj za każdym razem są to świetne produkty. I już twarz obmyta z resztek piany, skóra w bardzo dobrej kondycji. Naprawdę, naprawdę jestem tutaj, że tak powiem, zauroczony tym produktem. Nie spodziewałbym się, że to jest taki, powiedzmy, taki mały majstersztyk, zamknięty w tygielku, niepozorny. Naprawdę super sprawa. Dobrze. Niemiecki Maurer and Wirtz, czyli syr Irish Mousse. Tak się prezentuje w kartonowym opakowaniu. Pamiętacie, prezentowałem go już nie na niejednym filmie. Jest to moja taka perełka w kolekcji wód po goleniu. Bardzo fajna. Przywieziona z Niemiec. Także naprawdę super, super woda w taki, powiedziałbym, butelerce przypominającej diament. Przepiękny zapach. Kryza. I zobaczcie, jak to Niemcy, musi wszystko być po kropelce. Tutaj nam nie poleci bardzo mocno z tego. Wszystko dopracowane. I w dodatku, po nałożeniu, ten irlandzki duch tutaj na twarzy. Mamy po prostu, w momencie możemy się przenieść na irlandzką wieś, gdzie właśnie kropi deszcz. Naprawdę. Bardzo przyjemna, odświeżająca woda po goleniu, z bardzo dobrymi właściwościami przede wszystkim, bo zapach tutaj gra bardzo dużą rolę, ale właściwości, jakie są tej wody po goleniu, to jest to, co właśnie lubię, czyli nie zostaje aż tak mocna, lepka faktura na twarzy, to się wchłania wszystko i pięknie pachnie. Także ode mnie dzisiaj, słuchajcie, takie oto zestawienie: Stupefacente i Irish Mousse. Także polecam serdecznie. Przepiękne połączenie zapachów. Jerbka nalana. Pajarito będzie dopijane po raz kolejny. Życząc wam udanej środy. Żegnam się z wami. I oczywiście widzimy się w weekend. A w weekend
Zobaczymy. Coś przygotuję fajnego. Mam coś na oku i kontynuujemy naszą podróż po golitkowym świecie. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.